Cześć. To jest moja druga seria, bo tamta się niechcący wyłączyła. I za 10 minut ja do was wracam. No bo za 10 minut się ma zrobić ten glutek. Te glutki, przepraszam. Tyle się musimy pobawić moim glutem. Ale właśnie, wracam do tego. Ktoś ma to w domu, no to proszę to przetestować. Tak. Jak oczywiście wiecie, ja to zrobiłam. Więc no. Zaraz do was wrócę z tymi glutkami. Wróciłam tutaj z moimi glutkami, ale jeden się, jak widzicie, rozlał tutaj. Zaraz wam pokażę. Czekajcie. No, już się tak rozlał. No trochę kulawo, ale mamy jeszcze dwa glutki. Ja to wysprzątam. Wezmę to. Umoczę w tym. I to. Chociaż tak płukać to albo... To jest takie, no nie wiem jak to powiedzieć, no jak woda, bo to się nie, akurat nie zrobiło. No to z tego płynu do naczyń zrobiłam i z tego, jak komuś to się w ogóle uda, to wejdzie łapkę w górę, a jak komuś się nie uda, łapkę w dół. Mi to tam, no może mi nie lata, ale trochę będę zawiedziona. Dobra, jeszcze parę minut. 42. A wam teraz to pokażę tam. Mam tego glutka takiego, no takiego, o. To on się w ogóle nie zrobił. Widzicie? On się nie zrobił. On się nie zrobił, więc to możemy wylać. No to jest pasta. Mamy ten ostatni glutek. Ten może i się zrobił. Jak widzicie. Mamo, no się zrobił. Ale może dodamy tutaj trochę tej mąki. Może tej mąki. I może to się zrobi. Zaraz wracam. Sypuję mąki. Dobra, bo ja tu mam puszkę. Dobra. Spam, zaraz przyjdę. Jestem. I to... To, jak widzicie, to się robi mój pierwszy glutek, chociaż raz wyjdzie, bo ja dużo razy próbowałam robić glutka. Pójdę po tą mąkę. Dużo razy robiłam glutka i zaraz wam opowiem. Wróciłam z mąką i wsypuję
jedną dużą. Dwie bardzo duże. Widzicie? Wsypałam strasznie dużo tej mąki. Ale to bardzo dobrze. Chociaż się zrobi. Jak to się przylepia, to znaczy, że jest znak. Że jest dobrze. No, teraz wezmę to w trochę ręce. To się aż tak nie rozciąga. To się psuje. Zaraz przyjdę. Wróciłam i to nadal musimy mieszać. Tak to się nie zrobi, ale możecie dodać mąki. Nie musicie. Weźmy to trochę. To jest jak konsystencja. Nie wiem, tylko. Czekajcie, umyję ręce. Teraz musimy, muszę je wytrzeć. Dobra. Dobra, wleję tylko 10. No tego już nie będziemy wlewać. Jak to się przylepie, to jest dobry znak. No ale to jak się przylepia do rąk, to może jest trochę zły znak, że jak wiecie, no, to jest takie, wiecie, to się nie jest jak glutyk. Bo jak masa, to ciasta, to jest jak ciasto takie, patrzcie, paczka taka, paczka, bo ja dzisiaj robiłam placki, znaczy naleśniki, naleśniki z bananów i mogła wam zdradzić ten przepis, no ale to zaraz jakiś, jak to nam się wreszcie uda, a jak nam się nie uda, to trudno, nie przeżyję to tam, przeżyję to, się uda, na pewno, a zaraz pójdziemy do mojego wcześniejszego, bardzo, bardzo wcześniejszego ludka. I biorę to w ręce. No i to jest glutek, który mi wpadł do wody. Dajcie to trochę. No, to jest glutek. Taki, wiecie. Wiecie, taki. No, jest taka jakby konsystencja, no. No ale nie musi być to konsystencja. Dobra, tak. Mieszamy. Na dole jest mąka. O, biorę to całe. No i to jest jak ciasto. No, to jest takie. No, to jest taka konsystencja fajna. I po godzinie to wsypujecie tej mąki. Byle jakiej. I to. I zaraz do was wrócę, jak to już wyrobię. Nie? Nie? A to może myślę, że tak.
wróciłam. Poczekajcie. Wróciłam. Widzicie? To tak zrobiłam. I to wkładamy tu. Ja to położę tam na oknie, na parapecie. I zobaczymy, jak tam u mojego innego wnuczka. Najpierw umyję ręce. Trochę się oklepało. Ujeje. Dobra. To. To później, zaraz zobaczę. Jak widzicie, zamarz na kość. Niektóre grudki są, niektóre nie są. A to tak ogółem jest. No. Więc to na tyle. I za niedługo wracam do Was. No. I ja bym chciała Wam pokazać. To włożę do zamrażalnika, to też, w ten do Was wrócę. No to zrobimy drugiego glutka. I on będzie musiał leżeć godzinę. Akurat to sam z pasty. Bierzemy. Tutaj mam ten. Czekaj. Próbuję tu gdzieś usypać. Fuj. Dobra. Dobra. I to wlewam. To. Tutaj. Chowamy pastę. Chowamy pastę. Ja wam to wyjmę, patyczek sobie wyjmę, dwa patyczki. Jeden mi wpadł do wody. Kurczę. Mam ten? Dobra. Końcówka od... Dobra, mam pas, szczoteczkę i to wymieszam. I to muszę do... I trochę tylko tego soli i po o 21 do Was wrócę. Albo za minutę, za godzinę do Was wracam, pa.